Cześć, nazywam się Agata Torosiewicz. Prowadzę podcast Pionierów. To audycja, w której chcemy odpowiedzieć na pytania nurtujące początkujących przedsiębiorców, tworzących technologiczne startupy lub po prostu młode firmy. Pomogą w tym goście eksperci związani z ekosystemem startupów, mentorzy i uczestnicy szkoły pionierów. Zapraszam. Tworzenie startupu to z samej definicji przedsięwzięcie wysokiego ryzyka. Czy jednak da się to ryzyko w jakiś sposób zminimalizować? I czy niepowodzenie biznesu może zamiast porażką stać się cenną lekcją? O tym opowie Aleksandra Woźniak, uczestniczka drugiej edycji Szkoły Pionierów PFR, przedsiębiorczyni, mentorka biznesowa i wykładowca akademicki. Cześć Olu, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej rozmowy. Dzień dobry, dziękuję serdecznie za takie zaproszenie, Agato. Bardzo, bardzo miło i serdecznie dziękuję za tak cudowne przedstawienie. Jak wskazują statystyki, 9 na 10 startupów upada. Różny jest czas ich rozpadu. Niektóre nie są w stanie przetrwać roku, a inne upadają po kilku latach funkcjonowania. Czy jednak tworząc startup, Twoim zdaniem warto w ogóle zastanawiać się nad takimi statystykami? Wiesz, myślę, że statystyki na pewno e, dobrze mieć z tyłu głowy zdawać sobie sprawę, jak ten ekosystem startupowy wygląda. I jakie statystycznie mamy szanse? Tylko, że statystyka też się wiąże swoimi prawami, i tak naprawdę my mamy na nią całkiem spory wpływ. Myślę, że to pytanie też mogłoby brzmieć troszeczkę inaczej, mianowicie jak przygotować się do własnej firmy, do startupu. W jaki sposób do tego podejść, żeby nie być w tej statystyce? lub żeby ją zmieniać, in plus. Więc na pewno myślę, że warto sobie zadać pytanie, dlaczego my w ogóle chcemy mieć startup? Czy my mamy realnie pomysł, czy ulegamy pewnej modzie? Czy chcemy być niezależni, czy myślimy sobie, że własny startup właśnie, to definiujemy jako wolność, jako elastyczność, jako... Nie, nie, nie posiadanie tego szefa nad sobą, i tak dalej, i tak dalej. To są trochę błędne, notabene, spostrzeżenia, bo jak się wchodzi już na drogę własnego biznesu, to nagle okazuje się, że nie ma struktury, nie ma procesów, nie ma dziewiąta, siedemnasta, a jest ósma, ósma. Że nie ma tak naprawdę już zbudowanej marki, nie ma narzędzi bardzo często i nie ma też pieniędzy. Nie ma wsparcia w postaci już przebytych gdzieś case study, które często w korporacjach chociażby, które są tak też teraz bardzo hejtowane. I korpo, korpo to zło. Absolutnie tego nie uważam, że korpo to zło. Korpo to bardzo dobre doświadczenie, i po takim doświadczeniu. Warto wtedy myśleć, czy ja mam taką zdolność i odwagę, żeby wskoczyć na bardzo głęboką wodę, jakim jest własna firma czy startup mityczny. Jasne, powiedziałaś już trochę o tych problemach, które mogą pojawić się na drodze startupowej. Badania wskazują, że powody upadku startupów kolwiek zróżnicowane, to powtarzają się. Czy Twoim zdaniem warto rozpoczynając przygodę biznesową, czerpać doświadczenia z cudzych błędów, czy jednak wszystko musimy wypróbować na własnej skórze. Gdybyśmy czerpali doświadczenie, lekcje z czyichś błędów, to nie powiedziałabyś tego zdania, które przed chwilą wybrzmiało. Te błędy by się zmieniały na przestrzeni lat, a one się nie zmieniają. To znaczy, można pokusić się o, o taki wniosek, że chyba się nie uczymy z błędów, skoro cały czas jedną wielką bolączką startupów jest produkt czy usługa, która zupełnie nie odpowiada na potrzeby rynku. I tutaj mamy do czynienia i z błędnym researchem, bądź niewystarczającym researchem, uwielbieniem, takim romantyzmem Fanderów do swojego dziecka. I, I tego, że no przecież no, no mamy najlepszy produkt na świecie, I, i, i moja mama mi to powiedziała, i mój tata mi to powiedział. Nawet koleżanka mojej siostry powiedziała, no to nie jest research dobry, to nie jest dobra grupa, gdzie się fokusować, czy grupy w ogóle, gdzie, gdzie analizuje się dany produkt. Drugą bolączką, też wspomniałaś o tym. To trochę się wiąże i z Fanderem, ale ogólnie zespół, startup, przedsiębiorstwo, firma powinna mieć takie podstawowe zasoby, takie niezbędne zasoby, kluczowe zasoby, również ludzkie. Startupu nie zbuduje człowiek, który jest tylko IT, z drugim IT, bo oni nie mają pojęcia o biznesie. Okej, okay, oni wiedzą, jak zrobić bardzo dobry produkt technologicznie. Ale nie do końca często mają zdolności interpersonalne, nie do końca mają zdolności wyczucia takiego marketingowego, PR-owego. A biznes to jednak to, ta komplementarność. Z drugiej strony, właśnie dwie, trzy osoby, tylko nastawione na PR-marketing, mogą nie dowieść, mówiąc kolokwialnie w tym żargonie startupowym, dobrego produktu. Więc to jest bardzo istotne. No i trzecia sprawa to finanse. Często porywamy się z motyką na słońce, mając jakieś zaskórniaki, mając malutką podusie jasieczka właściwie finansowego. I nagle okazuje się, że ta walka o pieniądze o cashflow, o, o stabilność finansową, zaczyna być na tyle męcząca, że tracimy główne założenie produktu. Dobieramy złych inwestorów, dobieramy VC, które zaczyna być agresywne, a nie pomocne. Sprzedajemy duszę diabłu, no bo chcemy ratować swoje dziecko i no, nie wyrwiemy sobie nerki, nie sprzedamy sobie majątku gdzieś rodzinnego. Zaczyna się irracjonalne walczenie o przetrwanie. A emocje nie są dobrym takim doradcą, i wtedy zaczyna się robić. Ja też tego doświadczyłam, też obserwuję takie historie, gdzie pieniądze, brak tych pieniędzy, bądź złe decyzje, to znaczy zaproszenie, no może powiedzmy dyplomatycznie, niezbyt sprzyjającego wisi do współpracy, powoduje, że nasze dziecko po prostu zostaje oddane, odebrane. I nasze marzenia o sukcesie, o startupie, o fajnej firmie swojej, niestety ulegają totalnej destrukcji. Tematem przewodnim naszej dzisiejszej rozmowy są porażki. Chciałam zapytać Cię, jak sądzisz, czy porażka może stać się konstruktywną lekcją na przyszłość? Jak wyciągnąć właśnie konstruktywne wnioski, z chociażby z upadku startupu? Porażki to mój ulubiony temat w biznesie. Nawet prowadzę taki, takie ćwiczenia na WSB tutaj w Warszawie i przygotowuję studentów do lżejszego upadania. Mądrzejsi ode mnie, starsi koledzy i koleżanki, którzy już są długo, długo w biznesie, bardzo często powtarzają, że porażki to są jakby bardzo często jedno wielkie pasmo porażek, prowadzące do chwilowego sukcesu i później znowu. Porażki, właśnie, dziękuję Ci serdecznie, że powiedziałaś lekcję, bo to jest. Zdecydowanie lepsza strategia patrzenia na tego typu wydarzenia w naszym życiu biznesowym. Mianowicie, oczywiście też to jest trochę takie utopijne spojrzenie, że yy, wyciągajmy lekcje. No, jakby nie patrzeć, to zawsze boli jak upadasz. I dobrze jest po pierwsze dać sobie prawo do popełniania błędu. Druga sprawa budować wokół swojego środowiska, starać się mówić o tym, że jest mi ciężko, że potrzebuję pomocy, potrzebuję wsparcia. Pytać innych o zdanie. Dobrym narzędziem do pytania innych o zdanie jest mentoring. Moje ulubione narzędzie. Spróbowałam pierwszy raz w 2017 roku i nie mogę przestać. Uwielbiam mentoring biznesowy. Ukochuję wręcz rozmowy z biznesmenami, kobietami, które przeszły pewną drogę i dzielą się otwarcie swoimi wyborami, właśnie tymi lekcjami. No i teraz ode mnie, od mojej samoświadomości, i myślę, że to jest kolejny punkt, który warto zaznaczyć od tej samoświadomości nas jako przedsiębiorców, ludzi ogólnie w biznesie. Zależy, jak my spojrzymy na porażkę. Na pewno też wiek z dwójką z przodu nie pomaga w tym, żeby gdzieś przyjąć się na klatę taką sytuację no bo jednak ym, to jest trochę inna dynamika ja pamiętam jak miałam właśnie dwójkę z przodu i, i nie było mi wygodnie z porażką czyli doświadczenie pomaga doświadczenie bardzo pomaga przyjmować. ogólnie doświadczenie pomaga w wielu aspektach życia a w biznesie myślę że o tyle że analizujemy bierzemy inny punkt widzenia pod rozwagę, to też jest jakby myślenie krytyczne. Ja to nazywam trochę myślenie jakościowe, bo to o to chodzi, żeby być otwartym, i to też jest znowu troszeczkę związane z samoświadomością. Taki growth mindset, który cechuje dobrych fanderów, dobrych y, y, osoby ogólnie w startupach, w firmach, y, które są nastawione na to, że ja cały czas rosnę. Ja się mylę, ale z tej pomyłki zabieram sobie pewne elementy, analizuję, pytam, właśnie szukam y, mentorów, y, doczytuję jakąś literaturę, dzielę się swoją porażką. Nie jestem butny, a jestem na tyle pokorny. Ja nie mówię tutaj uległy. Pokorność to jest pewnego rodzaju właśnie e, takie przyjmowanie na spokojnie, analizowanie i wyciąganie wniosków. To może tylko przynieść korzyść i dla naszego biznesu, dla nas samych, bo jesteśmy zdrowsi po prostu, a później, e, no jakby nie patrzeć, stres zaczyna już być e, chorobą taką cywilizacyjną, zabija nas na wszystkich polach. I e, też dla zespołu, który to tworzy, bo zaczynamy tworzyć lepszą kulturę organizacyjną. Więc. E... Tak bym odpowiedziała moja droga na Twoje pytania. Jak wspomniałam na wstępie, oprócz tego, że jesteś y, mentorką biznesową, jesteś również przedsiębiorczynią. Przez cztery lata prowadziłaś firmę o ciekawej nazwie. Ślubu nie będzie. Skąd pomysł na tę nazwę? No i ślubu już nie będzie, bo właśnie projekt został zamknięty w zeszłym roku. To był, to był mój, mój taki pivot życiowy. W 2016-17 roku 17, tak jak wróciłam po studiach z niemieckiej uczelni. Troszkę coś mi było ciasno w korporacjach, troszkę coś nie mogłam jakiegoś tak, znaleźć takiej przyczepności, jakiejś nici porozumienia. Mimo, że pracowałam, miałam, miałam przyjemność pracować na naprawdę dobrych markach, ale, ale było mi trochę niewygodnie. Może mój też charakter nie pozwalał mi na pokorniejsze wytrzymanie w takich strukturach, i postanowiłam, że spróbuję czegoś innego. Zrobiłam sobie taki swój osobisty rachunek sumienia. Użyłam narzędzi bardzo z zarządzania, to znaczy metody SWOT. Zobaczyłam swoje mocne, słabsze cechy, gdzieś szanse zagrożenia z tego płynące. Przeanalizowałam rynek, co się dzieje na, na kanwie gdzieś też moich umiejętności. Wtedy zrobiłam też pierwszy raz test Galupa i bardzo, bardzo wszystkim polecam. Ja wiem, że teraz akurat test Galupa w tym roku zauważam ogromny popyt na tego rodzaju testy i dokładam się swoimi łapkami z każdej strony, ponieważ jest to bardzo wartościowe narzędzie do tego, żeby poznać swoje mocne strony i słabe również i nie skupiać się właśnie na tych słabych, a już świadomie wybierać pewne rzeczy, w które się angażujemy, pewne projekty. I tak powstał pomysł na to, że branża eventowa, ale ta specjalna, emocjonalna, czyli ślubna, będzie moją branżą, w której spróbuję się jako przedsiębiorczyni. Dlaczego ślubu nie będzie? No bo życie, no to, to po prostu są panny młode, przerażone, zestresowane, które mają ogrom oczekiwań od mamy, od swoich sióstr, kuzynek, przyjaciółek, różnych osób... I, I finalnie gdzieś zostają trochę same z organizacją ślubu. I krzyczą, ślubu nie będzie, więc rozumiejąc swoich klientów, tutaj wykonałam kawał dobrego researchu i rozmów właśnie z pannami młodymi i obserwacji, postanowiłam, że tak troszkę przekornie, też bliżej mojej natury, wystartuję z takim projektem o takiej nazwie. Cały projekt był bardzo różowy, był bardzo puchaty wbrew pozorom tej, tej nazwy i kończył się tak naprawdę na przekór wszystkiemu, wierzę w dobre zakończenia, bo wierzę i to dobre zakończenie za każdym razem dawałam swoim klientom. Klientom, dając im też swoje kompetencje, i organizacyjne, ale też takie analitycznego myślenia po swoich studiach inżynierskich, ale też kreatywnego po szkole muzycznej, którą skończyłam. Więc ten, tą swoją paletę galupowską opakowałam w różowy, puchowy, piękny produkt i bawiłam się nim świetnie przez 4 lata. No, właśnie, wspomniałaś, że zakończyłaś już ten projekt. Powiedz, jaką, jaką lekcję, jakie lekcje wyniosłaś z niego? Przede wszystkim wyniosłam taką, że docelowo nie mogę, nie mogę pracować w dużych strukturach, a jeżeli w dużych, to na szczycie. Jestem typem gracza. Solowego z umiłowaniem do zespołu, ale jednak gracza, który lubi podejmować ryzyko, lubi decydować, lubi podejmować inicjatywy. Jest pewnego rodzaju też wizjonerem, który zdecydowanie lepiej sprawdza się na górze hierarchii niż na dole. Na pewno nauczyłam się, bardzo nauczyłam się komunikacji z ludźmi. Komunikacji z klientem, uważności na klienta, uważności na jego potrzeby, zrozumienia. Design thinking, które kiedyś doświadczyłam w ramach Google for Startups, totalnie y, sprawdziłam w życiu i to ma sens, to ma ręce i nogi. Yy, I trzecia rzecz to yy, proszenia o pomoc: yy, mówienia nie wiem, dopytam proszenia o pomoc w różnych kwestiach organizacyjnych, logistycznych, biznesowych itd. Tak tak po prostu proszenie o pomoc, takiego, takiego, takiej świadomości, realnej świadomości, że biznesu nie buduje się w pojedynkę, że mój network, który od 14 lat uczciwie buduje każdego dnia i dbam o te relacje, jest bardzo istotnym elementem. I, I to proszenie o pomoc, i to sprawdzanie te, tego networku, i, i budowanie z kimś biznesu jest po prostu kluczem do sukcesu. Jasna, powiedziałaś bardzo ciekawą rzecz, to znaczy zamknęłaś biznes, ale jednocześnie wyciągnęłaś z niego swoje lekcje na przyszłość, a wydaje mi się, że wiele osób, wchodząc na ścieżkę biznesową, traktuje ją jako drogę bez odwrotu. I każda ewentualna porażka staje się, urasta w ich oczach do rangi prawdziwej katastrofy. Czy Twoim zdaniem startupowe doświadczenie może być przydatne także na etacie? Oczywiście, każde doświadczenie. Jakie zdobędziemy, może być, dostęp, może być dla nas bardzo budujące na kolejnych etapach naszej kariery, niezależnie czy to będzie później etat korporacyjny, czy etap, etat w jakichś innych strukturach. Ja w ogóle mam taki charakter, że po pierwsze, im trudniej, tym lepiej. Im więcej kłód pod nogi, to, 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 to dajcie mi to, ja już jestem, idę. Nie wszyscy może mają takie podejście, ale takie, takiego podejścia da się nauczyć właśnie przez podejmowanie prób, przez popełnianie tych błędów. I myślę, że takie doświadczenia, jak zdobędziemy też na swoim i wracając później, przykładowo, jak tutaj powiedziałaś, na etat, daje ogromną wartość naszą jako pracownik i szef. Bo my trochę rozumiemy jego buty, zaczynamy troszeczkę inaczej, inaczej patrzeć na biznes, na jego wyzwania i zaczynamy trochę lepiej budować ten zespół. Naprawdę yy, sprawdziłam to też na sobie, że yy, ludzie nie odchodzą od firm. Ludzie odchodzą od szefów, ludzie odchodzą od złych, yy, od może złych to za, za grubo powiedziane, bo ja nie chciałabym nikogo obrażać, od osób, od których nie czują zrozumienia, szacunku. Partnerstwa, gdzie nie mają możliwości rozwoju. Odniosę się teraz do Twojego doświadczenia jako mentorka początkujących przedsiębiorców. Jakiego wsparcia, Twoim zdaniem, potrzebują najbardziej osoby wchodzące na rynek? Wchodzący, mówisz o młodych wiekowo też. E, o młodych wiekowo i młodem sta młodych stażem jako przedsiębiorcę. A to są dwie różne grupy, Agata. To młodzi wiekowo przede wszystkim. Powinni dobrze, jeżeli mieliby wokół siebie, nazwę to znowu mentorów, autorytety, Menadżerów, którzy pomogą im nauczyć się w ogóle pracować, bo rozmawiam bardzo często z kolegami, koleżankami i oni mówią: słuchaj, oni nie potrafią pracować, oni nie potrafią załatwić podstawowych rzeczy. I ja, jakby nie chcę też mówić, że teraz to, to pokolenie to jest jakieś gorsze niż moje pokolenie, bo jakby stara ciotka, klotka, wyjdę teraz. Moje też miało swoje wady. Na przykład to, że pracowaliśmy po 12 godzin za zerowe wynagrodzenie, to też jest wada pewnego rodzaju. Teraz młodzież się o wiele bardziej ceni i szapoba. Ale z drugiej strony, właśnie jeżeli mówimy o młodych wiekowo, to potrzebują wsparcia podstawowego na zasadzie takiego oszlifowania podstawowego warsztatu pracy, podstawowej egzystencji w biznesie, nauczenia się etosu jakiejś pracy. Na swoich też zasadach, ze swoimi wartościami, ale jednak tak, tak bardziej pragmatycznie. Jeżeli mówimy o tych osobach, które są młode stażem, przedsiębiorcy, ale już mają jakieś swoje doświadczenie, to znowu wrócę do mentoringu. Zawsze dobrze jest pytać już tych, którzy przeszli pewną drogę. Jest ogrom ciekawych, wspaniałych projektów czy, czy programów, to chciałam powiedzieć, na rynku tutaj i polskim, i w ogóle Europa jakby y, dobrze się ma z tematem startupów, więc można z tego korzystać. Tak po prostu myślę, że wsparcia wszyscy my potrzebujemy wsparcia, zrozumienia takiego empatycznego podejścia. Myślę, że cały czas chciałabym bardzo uwierzyć w kobiece wsparcie. Bardzo bym chciała uwierzyć. Bardzo bym chciała doświadczyć go na każdej linii. Niestety na każdej go nadal nie doświadczam. Coraz częściej go doświadczam. To też jest pewna zmiana z mojej strony, bo ja też stałam się pewną bardziej otwartą kobietą bardziej z taką kobiecą energią a nie gdzieś zbyt, zbyt powiedzmy, no agresywną chociaż to za mocne słowo. Myślę, że potrzebujemy wzajemnego takiego dobra, uważności. Martyna Wojciechowska świetnie mówi o dmuchaniu w skrzydła każdej kobiety. Tak, to róbmy dziewczyny. Róbmy, róbmy, róbmy każdego dnia. Chłopaki sobie świetnie z tym radzą, my jeszcze nie, aż tak. Myślę, że takiego humanizmu potrzebujemy. Teraz jest taki dobry czas po pandemii, kiedy pokazuje nam życie, że, że jednak drugi człowiek, że jednak spotkanie, że jednak jakaś uważność, że jakieś wyrażanie emocji jest taki czas teraz cudowny odrodzenia tego, że my jednak jesteśmy osobami czującymi. A nie tylko analitycznymi. Wiele biznesów, tak naprawdę, po drugiej stronie stoi człowiek ze swoimi obawami, lękami, potrzebami. Wielokrotnie doświadczyłam tego, że będąc trochę bardziej empatyczną osobą, trochę może mm, to się teraz ładnie wszędzie sprzedaje jako autentyczność. Ja autentyczną jestem od zerówki, tego mnie na szczęście nauczył tato. I, i widzę, że to jest taki dobry czas, żeby faktycznie być sobą, przyznawać się do błędów, do swoich lęków. Pytać o zdanie, klepać się po ramieniu i mówić do przodu, dawaj dziewczyno, szczególnie dziewczyno, naprawdę. To jest taki temat ostatnio w moim życiu. Och, ale to chyba na inny odcinek moja droga. Dziękuję Ci serdecznie. Dzisiaj myślę, że przekonałyśmy słuchaczy, że żadne niepowodzenie nie jest w ostateczności porażką i wszystko zależy tylko od nas, co z tego niepowodzenia wyniesiemy. Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję serdecznie, upadajcie jak najczęściej i wspierajcie się równie często, jak, jak będziecie upadać. Wszystkiego dobrego. Dziękuję raz jeszcze za zaproszenie.